No to siema, siema, witam was w kolejnym odcinku Guardians of the Galaxy, Strażników Galaktyki od Marvela, ale nie będę niepotrzebnie pociągał. Zachęcam was serdecznie do dania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i życzę wam miłego oglądania. Co? Jedziemy! Powierzyłbym jej twoje życie, ale nie Gruta. Fredny jesteś. Mam o wiele więcej doświadczenia we wkradaniu się niż ty. I tak uważam, że ja i mój namierzacz znajdziemy go szybciej. I uruchomicie przy tym wszystkie alarmy. Poza tym zostałeś przegłosowany. Także idziemy teraz dostarczyć Gruta w klatce, jako to naszego potwora, do Lady Hellbender. No, zobaczymy, jak nasz plan się uda. Szybsza domena i jej domeny. Nazwa? Strażnicy Galaktyki. Pierwsze słyszę. Wiesz, mieszkacie na kuli błota pośrodku niczego. Słucham. Chciał powiedzieć, że usłyszycie. Jesteśmy znani w systemie Kree. Co jest w pudle? Rzadki stwór, ostatni w swoim rodzaju i ogólnie fajny koleś. Wygląda jak krzak. To drzewo. Jestem Groot. Gadające drzewo. Niezłe. Dobra, przechodźcie, zanim się rozmyślę. Oczywiście, jeśli nie spodoba się Lady, to wyniosę w tym pudle wasze szczątki. Dzięki, oficerze. Miłego dnia. Oficerze? Nieważne. Ucieczka stąd nie będzie łatwa w razie wpadki. Pójdzie świetnie. Mamy zabójczego potwora i solidny plan. Drzewo nie jest zabójcą. Powinniśmy sprzedać wściekłego gryzonia. Lady Hellbender będzie zawiedziona. Co? Mam się bać tylko dlatego, że piekielna z niej babka? Prowadzi tu przereklamowane zoo. To nie jest zoo. To florewska armia. Armia pracowników zoo? Z bronią? Nie widziałem jeszcze ujarzmionego Ortosa. Widziałem za to, jak rozdeptuje kogoś na miasto. O nic. W najgorszym wypadku zwiejemy na Milan. Chyba, że ma flotę shiariańskich desantowców. No jasne. Ma pełno statków, żeby wozić potworną paczkę na wycieczki. Rzeczywiście, nie są shiariańskie. Weź przestań. Dlaczego nie zadokowaliśmy tutaj, aby uniknąć niegościnnej powierzchni? Świetne pytanie. Teraz ja. Zaiste. Potrzebowaliśmy czasu, żeby dopracować plan. Jest niezawodny. Lady Hellbender nie zawodzi. Gdy jej potwór zniknie, założy, że to nasza sprawka. Tak, ale nie będzie pewna. Na pewno nie na tyle, aby uganiać się za nami po galaktyce. Oj, coś mam przeczucie, że to się złe, o, źle skończy. Rozejrzyjcie się! Jak Gamora niby znajdzie Groota, jak już go zapytamy? Znajdę kogoś, kto wie i wysłucha. Zamierzasz pytać o drogę? A kto mówi o pytaniu? Krzanić to! Nie pozwolę, żebyś tak narażała Groota. Gamora wie, co robi. Ona znajdzie mapę czy coś takiego. Bo jestem nawigatorką, tak? W takim razie odnawiguj mi się z drogi. Biorę moje urządzenie namierzające i sam go znajdę. Czaszka Gilarona to doprawdy bezcenne trofeum. Patrzcie. Kobieta o kosztownym guście. To dobrze wróży naszemu planowi. Dalej, ekipo, trzymamy się razem. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To bardzo głębokie. Sam to właśnie wymyśliłem. Tak, przed chwilą. Zupełnie na poczekaniu. No, zobaczymy, jak to będzie. Nawet nie drgnijcie. Żadnych nagłych ruchów. Jestem niczym w obliczu moim królowym. O, szczęście tych pustych frazesów. Błagam cię o wybaczenie. A nie chciałem ci uchylić. Ja wiem, czego chciałeś. Nie jesteś pierwszym, który utrzymuje, że schwytał tarata. Czy łatwisz w autentyczność? Jeżeli prawdą jest to, co mówisz, daj dowód. Albo licz się z konsekwencjami, jak każdy mierny naciągacz. Ja zapewniam cię, milady. Uwolnij go. Damy radę. Okay.
Silna babka z niej. Następny kupiec i przesłać rodzinie poprzedniego 10 tysięcy jednostek. Mów. Jestem Star-Lord. Drak Zniszczyciel. Pogromca szalonego tytana we własnej osobie. I to jakiej osoby? Zaszczyca mnie twa wizyta. Jest pani mniejsza niż się spodziewałem. Tak? Więc czego się spodziewałeś? Być może udałoby się coś z tym zrobić. Nie podejrzewam. Kto wie, niszczycielu. Mogę być całkiem skuteczna. Peterze Quillu. Myślę, że ona ze mną flirtuje. Zachęcimy Zaksa, tak? No, jedziesz, stary. Rzuć jej komplement. Dasz radę. Może to lepiej. Ty w ogóle się nie umiesz targować. Lady Hellbender. Po rozmiarach twojej broni wnoszę, że znakomita z pani wojowniczka. Możemy się umówić na prywatny pokaz. Byłaby pani godnym przeciwnikiem. Powiedz mi, niszczycielu, co robisz na Segnarfie 9? Peterze Quillu, pokaż potwora. Flora Colossus. Myślałam, że wasz gatunek został wybity. Twoja cena, niszczycielu. 20 tysięcy. 20 tysięcy? Może tak nie przeraża, choć to wredna bestyjka. Lecz bardzo dobrze walczy i potrafi się regenerować. Poza tym jest ostatni z gatunku. 20 tysięcy to właściwa cena. Nie. Nie? Jak to nie? Zwyczajnie. Nie. Rocket, nie przeszkadzaj. Ile dasz pani? 15 tysięcy. I ty zostajesz. Co, chcesz kupić Draxa? Nie kupić. To inwestycja. Przydałby mi się taki wojownik jak ty. Mam już zobowiązania. Szkoda. Moglibyśmy się razem świetnie bawić. 12 tysięcy za Florę Colossus. 12 tysięcy to żadna... To żadna ujma dla Flory. Umowa stoi. 12 tysięcy jednostek. Okej, dostaliśmy jednostki. Burze Segnarfu przybierają na sile. Spędźcie noc wśród moich awanturników i czujcie się jak
No wspaniale, będzie... Dzięki. Okej. Nie, nie, oczywiście. Zadzwonię, zadzwonię. Mieliście na mnie zaczekać. Długo to trwało. Próbowałem organizować alibi. Flirtowałeś z osobą nadzorującą bestię. Która potwierdziła, że Grut na pewno chyba trafi do nowej zagrody. A gdzie ona jest? Cóż, do tego nie doszliśmy. Dobrze, że mamy mój plan. Dobra, namierzacz wskazuje salę tronową. Dlatego tam właśnie się wybieram. Jeden mały problem. Kolesie się nie oszczędzają. Są bardzo mocno odurzeni. Ale nie są niegroźni. Najlepiej walczy mi się po kilku głębszych. Mogę zabić kilku gości, żeby ratować Gruta. Wow, wow, hej! Nie będziemy wszczynać wojny z kobietą, która ma armię. Obrobimy ją. Jak pójdzie sprawnie, po cichu, to nawet niczego nie zauważy. Drax! Nie kumasz słowa po cichu? Martwi są cicho, Peterze Quillu. Bez zabijania! Nie wstawać na nic, nie dotykać nic i nie niszczyć! Nie róbcie oj, nic głupiego! Jak to się ciała, obawiam, że to się może różnie skończyć. Ale to w kolejnym odcinku. Jedno muszę przyznać. Dzięki serdecznie widzowie za uwagę. Zachęcam was do dodawania łapek w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!